Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o książce Dziewczyny z Dubaju 2, autorstwa Piotra Krysiaka, który tutaj ze mną jest w studiu. Pierwsza część, 400 tysięcy egzemplarzy. No wielki hit, wielki skandal w ogóle tak naprawdę na całą Polskę, bo pokazałeś to, o czym dookoła wielu ludzi wiedziało, że no, polskie piękne kobiety handlują, sprzedają swoje ciała na całym świecie za duże pieniądze czasem. Postanowiłeś napisać część drugą, która no, nie jest kontynuacją, tylko rozwinięciem tematu, może tak. I książka 2-3 dni temu się tak naprawdę pojawiła na rynku, już jest skandal. Czy szykuje się skandal? Jak to jest bardziej? Groźby pojawiły się, ale one się pojawiały cały czas podczas pisania tej książki. Tak właściwie ci, co grozili, to mnie mobilizowali chyba najbardziej. Pewnie tego nie wiedzą, więc a z pewnością oglądają, bo śledzą mnie wszędzie. Specjalnie użyłem słowa śledzą, bo śledzą w internecie, ale też wysyłają detektywów, kancelarii prawne i tak dalej. Więc zaczęło się 3 tygodnie przed premierą książki, kiedy pojawiła się w przedsprzedaży na stronach internetowych różnych księgarni i firm księgarskich, dystrybutorów. No i natychmiast poszło pismo z jednej z kancelarii o tym, że nie mogą dystrybuować tej książki, bo będą popełniali przestępstwo i będzie ich pan mecenas ścigał, pozywał w Polsce i za granicą, a ma bardzo bogatego klienta i nie odpuści nikomu. Klienta czy klientkę? Czy ty to wiesz w ogóle? Ja powiem tak, płatnikiem jest klient, a chodzi o klientkę oczywiście. Tak się domyślam. Problem polega na tym, że pan mecenas Ślusarek, który jest autorem tego pisma, nie załącza do tych swoich wszystkich pism, które wypisuje, pełnomocnictwa, więc nie wiadomo, kogo on reprezentuje. A poza tym każde pismo zaczyna od tajne, poufne, a na każdej stronie jest jeszcze dopisek, że prawa autorskie do tego pisma, to pismo do dystrybutorów miało 4,5 strony, są zastrzeżone i nikomu ci, którzy dostali tę korespondencję, pokazywać jej nie mogą, bo też będą pozywani, więc to nie jest to nic innego jak próba zastraszenia i groźby. Jak się o tym dowiedziałem, a wiadomo, że tych księgarzy jest dużo i dystrybutorów też jest kilku, więc szybko się dowiedziałem. Zrobiliśmy spotkanie w mojej kancelarii prawnej, w sensie tej, która mnie reprezentuje. Spotkaliśmy się z częścią księgarzy, dystrybutorów i powiedzieliśmy im, mój prawnik powiedział, że to jest absurdalne i prawdopodobnie na dniach wystąpimy do Okręgowej Rady Adwokackiej ze skargą na nieetyczne zachowanie pana mecenasa Ślusarka. No ale efekt jest taki, że kilka księgarni się wycofało, tak? Z dystrybucji na razie, z sprzedaży. Sam się sprawdzałem, takie duże księgarnie. Tak. Przynajmniej dwie duże księgarnie internetowe. Tania książka, bo nic. Książka jest niedostępna albo wycofana. I znak, tak? I tak jak już gdzieś mówiłem, najbardziej zdziwiony jestem decyzją znaku, bo to duże i znane w Polsce wydawnictwo wydające różnego rodzaju i biografie, i kontrowersyjne książki, co do których ich bohaterowie mogą mieć zastrzeżenia, czy czuć się pokrzywdzeni, urażeni i tak dalej. I wydają, a tutaj przestraszyli się i postanowili, no i postanowili dla świętego spokoju pewnie wycofać. Kiedyś, jeszcze 20 lat temu, to było bardzo popularne. Żadna z księgarń czy z tych sieci, oni nie mieli żadnych prawników, więc jak dostali takie pismo i tak już właśnie pan mecenas Ślusarek raz zmanipulował całą sytuację, kiedy sąd wydał zabezpieczenie o nie dystrybuowaniu i nie wprowadzaniu na rynek nowych książek biografii Edyty Górniak, mojego autorstwa. No, pan mecenas Ślusarek również zmanipulował pismo sądu i napisał pismo do księgarzy, dystrybutorów, że sąd zdecydował, że mają wycofać cały nakład ze sklepów, ale to był rok 2005. W związku z tym świadomość prawna ludzi i tych firm, które to korporatowały, była żadna. Nikt nie miał na usługach, czy nie korzystał z kancelarii prawniczych. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, dlatego tak jest trudno cokolwiek zablokować. Ja na pewno nie ulegnę tym prawnikom, bo ja oczywiście rozumiem, że ktoś może czuć się pokrzywdzony, że nie chciał, żeby ta historia
i jego ujrzała światło dzienne, ale ja anonimizuję wszystkie swoje bohaterki, poza tymi, które popełniały przestępstwa. I to nie jest tak, że mimo tego, w jakim kraju żyjemy, to nie jest tak, że my dziennikarze, politycy, a nawet adwokaci będą decydowali o tym, co ludzie będą kupowali, co mogą kupować, albo co kto będzie dystrybuował. Ale pieniądze rządzą tym światem. Od tego jest sąd, tak? I wypadałoby, żeby taki dobry prawnik trzymał się litery prawa i poszedł z tym do sądu. Ja dobrze wiem, o jaką osobę tutaj chodzi, bo my się znamy, już poznaliśmy się lat temu ze 20, a to historia, która sięga daleko, daleko wstecz. No i człowiek, który jest tym płatnikiem, który prawdopodobnie tę fakturę opłaca, jest bardzo bogaty. Napisałeś coś takiego tam właśnie na wstępie tej swojej książki, coś takiego, bo ja tak nie oddam pewnie dosłownie twoich słów, ale napisałeś coś takiego, że zdziwiliby się państwo, zwracając się do czytelników, ile wśród gwiazd polskiej telewizji, celebrytek, czasem też kobiet ze świata kultury, mody, to są prostytutki, które przez lata jeździły czy tam do Maroka, czy do Dubaju, czy w inne kraje, czy po Europie i sprzedawały się za duże pieniądze. To powiedz, w której telewizji jest najwięcej takich dam? Jak nie chcesz, to nie mów, bo chciałem ci wkładać na minę. Ja mam trochę związane ręce, bo teraz przez te pisma prawników i telewizji ja zacznę mówić i opowiadać, która telewizja. No mogę ci powiedzieć, w prywatnej telewizji. W prywatnej. Dobrze. To pogadajmy może w takim razie o czymś bezpieczniejszym z tej książki, o senatorze, bo pojawia się taka postać. Szczerze mówiąc, obstawiałem, że to on może te pisma słać jako pierwszy. Nic nie dostałem od pana senatora jeszcze. Sprawdzałem dzisiaj na Instagramie konto tego byłego senatora, co jest ważne, to jest były senator, polski senator oczywiście. Jesteś wśród obserwujących. Jestem obserwuję. Nie zostałeś zablokowany. Nie, obserwuję już od dobrego roku. Dlaczego się wziąłeś w ogóle i zainteresowałeś tym byłym senatorem? Bo w czasie... Co ma wspólnego? Bo pierwsza część twojej książki skupia się jednak na sutenerkach, które są generalnie kobietami. Mhm. Natomiast no, tu się nagle pojawia mężczyzna. Ja wpadłem przypadkiem, bo kiedy kolejny raz wertowałem akta tej pierwszej sprawy dziewczyn z Dubaju, to zobaczyłem tam jedną kobietę, która okazało się, że też zna pana senatora. I no jakby po nitce do kłębka, bo zacząłem się dowiadywać już od innych osób coraz więcej. Jak wiesz, podglądam konto pana senatora. I też wiem, kto go obserwuje, bo nie ma tej funkcji zablokowanej. I znowu nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale sporo wśród tych followersów, a właściwie followerek powinienem powiedzieć, to są bohaterki mojej pierwszej części Dziewczyn z Dubaju oraz drugiej. W tej książce zamieściłem nawet list jednej z kobiet, które pojawiły się w pierwszej części, która prosi o pomoc. Taki naprawdę list bardzo smutny. Szczerze mówiąc, trochę się uśmiechałem, ale jakby kompletnie nie z tego. Kiedy ona próbuje, chciałaby pożyczyć od senatora pieniądze, żeby otworzyć jakąś restaurację na Dworcu Centralnym albo piekarnię, bo i pisze mu wprost, że już nie chce tak pracować, że chciałaby patrzeć spokojnie w lustro, kiedy się maluje. Jest oczywiście zanonimizowana, tak żeby nie było wiadomo, kto to jest, bo moim celem nie jest ujawnianie tych dziewczyn, choć ona też oprócz tego, że się prostytuowała, to również zajmowała się, tak jak powiedziałem, jedna z tych dziewczyn, która ze mną rozmawiała, że taki biznes to taka seks piramida. Kiedyś były takie piramidy, gdzie mogłeś zarobić dużo pieniędzy, jak tam wciągnąłeś 5000 osób, tak? Bo za każdą dostawałeś pieniądze. I ten biznes funkcjonował i funkcjonuje tak samo. Najpierw zostajesz prostytutką, a potem przyprowadzasz, bo tych prostytutek jest ciągle mało. Na przykład księciu Maroko, który miesięcznie. No bo panowie są wybredni i nie chcą tych samych wielokrotnie, tylko chcą nowego towaru. Ksiądz Santo to już w ogóle mogłeś pojechać tylko raz do niego, bo do Maroka mogłeś jeździć bez liku, jak cię książę polubił, książę Mulay Rashid, a już do Maroko było, do księcia Santo nie można tak było. I one przyprowadzały koleżanki. I za każdą koleżankę
od sutenerki, dostawały 100 euro za dzień jej pracy. No to powiedz sobie, przyprowadziłeś 3 koleżanki, które były 90 dni na wyjeździe. To no dobry biznes, no. Biznes. W związku z tym, ponieważ rozmawiamy o tej dziewczynie, która się nazywa w książku Ada chyba, w książce, przepraszam, Ada, to mimo wszystko ją anonimizuje, bo ta historia jej jest też strasznie przykra. Pewnie jak większości z tych dziewczyn finalnie. Tyle. A co senator ma do tego? Bo to jest interesujące w tym wszystkim. Senator był miłośnikiem restauracji Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room. To są takie znane miejsca, pewnie państwo, którzy się interesują polityką, wiedzą, gdzie Marek Falenta urządził słuchowisko. Taka jest wiedza nasza na dzisiaj, tak. Oficjalna, bo jest skazane. No, gdzie byli nagrywani politycy, biznesmeni, no, związani z, wówczas z Platformą Obywatelską, bo ona rządziła. No i co tam się działo? No i ci politycy, biznesmeni, jak się okazało, nie tylko tam jedli i pili, ale także uprawiali seks. I pojawił się tam również jeden z wiceministrów rządu Platformy, wiceminister skarbu, który niedawno, nomen omen, został aresztowany, ale to zupełnie w innej sprawie i w innej aferze. I jemu te dziewczyny z Dubaju przyprowadził tam właśnie były senator i jego wtedy to właściwie nie partnerka, tylko jak ją przedstawił własnej żonie, kuzynka, która miała za sobą epizody dubajskie, o czym mówi nawet wiceminister skarbu w rozmowie w tej książce, bo on udzielił mi wywiadu, który zresztą jeszcze miesiąc przed zatrzymaniem na szczęście autoryzował. I ja postawiłem taką hipotezę, czy to oby na pewno i naprawdę za zainstalowaniem i zorganizowaniem tego słuchowiska, czy właściwie podsłuchowiska, stał Marek Falenta, czy nie miał pomocników, panowie Falenta i pan senator, były senator, dobrze się znali. Był u niego w Radzie Nadzorczej, czy członkiem zarządu, wydaje mi się, że w Radzie, już teraz nie pamiętam. Razem z wiceministrem również. I to był taki krąg kumpli, nawzajem sobie pomagali. Żona wiceministra pracowała u Falenty, tak? Niedawno żona wiceministra pracowała w ratuszu z kolei. No i po nitce do kłębka, no w jakimś celu były senator, biznesmen prowadzący różnego rodzaju biznesy przyprowadza urzędującemu ministrowi prostytutkę. Przyprowadza mu ją i tak 8-10 razy. I potem przeglądałem te akta afery podsłuchowej. I to jest taka historia, która gdzieś też krążyła po mieście, nie? Tego seksu. Wszyscy wiedzieli, że 3 pary uprawiały tam seks, tak? I co ciekawe teraz, bo przeglądałem te stenogramy przesłuchań. Prostytutka, którą podstawiono, twierdzi, że prostytutką nie jest. Kelner Łukasz Nużyński w swoim przesłuchaniu twierdzi, że jest znaną prostytutką w Warszawie. Ona twierdzi, że znała po prostu pana wiceministra. Tak jakoś się złożyło, że w tej Sowie czy w Amberze nie tylko ona z tym panem ministrem, ale jeszcze z innym panem, nie politykiem, potentantem branży nieruchomości, też się polubili bardzo. Natomiast nie znalazłem w tych protokołach przesłuchań, zwłaszcza wiceministra skarbu, ani jednego pytania prokuratora o to, skąd wzięła się prostytutka, kto mu ją przyprowadził, po co i chyba najważniejsze, kto za nią zapłacił. Jeśli senator, to dlaczego? Jeśli wiceminister, to z którego portfela Ministerstwa Skarbu, czy jego? A po trzecie, należałoby chyba zbadać jednak to, czy Ministerstwo Skarbu w jakiejś sprawie nie pomogło byłemu senatorowi, tak? W którymś z jego biznesów, bo sprawdzali to dziennikarze Onetu. Wiem, bo czytałem tekst, zresztą oni dlatego nie ujawnili, bo oni wiedzieli o wiceministrze, nie ujawnili, że to wiceminister i który, bo wychodzili z tego samego założenia, że podsłuchowisko zorganizował Falenta,
i nie doszukali się żadnego styku Falenta, wiceminister, tak? Ale nie szukali żadnych połączeń między wiceminister a senator. Ale to jakby nie jedyna też związek z tymi dubajskimi klimatami, tak to nazwę, senatora, bo tam też jest bardzo znana celebrytka. Nie mówię ci, że wśród znajomych pan senator postać, ma... Postać, która, znaczy, no nie będziemy mówili kto, bo to nie o to chodzi, natomiast od Euro 2012 w Polsce jest na... Ja to chyba wtedy stała się gwiazdą, taką medialną nagle znikąd. I jaki tam jest związek pana senatora z nią? No nie, jeśli poznali się w ogóle na Ibizie w hotelu, bo to taki zwyczaj tej pary, jakich nazywam ich w książce Piękna i Bestia, że oni bywają w takich różnych miejscach, gdzie są też bogaci ludzie, najlepiej, którzy mają też śmigłowce, piją drogie szampany i się z nimi zapoznali. I tak się zapoznali z senatorem na jego wakacjach. Podeszli, powiedzieli, że słyszeli, że oni rozmawiają po polsku i tak dalej. No i od tego się zaczęło. Polubili się bardzo rodzinnie i to małżeństwo i senator ze swoją żoną również. Ona z tego, co się zorientowałem, za bardzo za nimi nie przepadała. I potem w ogóle tam się wydarzył taki trójkąt, o ile nie pięciobok, bo senator chciał im pomóc, ale też chciał pomóc tej swojej kuzynce, która naprawdę jest jego partnerką dzisiaj, ale tak ją przedstawił żonie. No i postanowił jedno z mieszkań jego żony właściwie, tak naprawdę mieszkanie, wynająć pięknej, za co piękna miała swoje mniejsze mieszkanie użyczyć kuzynce. Czyli wszystko zostawało w rodzinie. Przypomnę tylko tak, żeby ludzie widzowie, żeby nadążyli. Kuzynka to jest ta, co chciała na początku ten punkt otworzyć biznesowy. Nie. Kuzynka to jest zupełnie inna. Kuzynka to jest zupełnie inna. Kuzynka to jest ta, która jeździła do księcia Santo i która jeździła do księcia Mulaja Rashida. Potem zapoznała na jednej z imprez, zresztą zorganizowanej przez takiego faceta, biznesmena. Na pewno państwo nim wiedzą, jak śledzą politykę. To był taki facet, który w kampanii prezydenckiej tu w Warszawie oskarżył byłego prezydenta, że zażywał narkotyki. To najpierw on z tą kuzynką się pokazywał i tam senator u niego na jednym z wyjazdów ją poznał i się zaopiekował. Więc mieszkanie Pięknej i Bestii zostało użyczone kuzynce. Mieszkanie żony senatora wynajęte Pięknej i Bestii. Nomen omen w ciągu 2 lat zapłacili chyba tylko jeden czynsz. Z tego co wiem, to proces o te pieniądze toczy się przed warszawskim sądem. Bo tam zalegają jakieś 180 parę tysięcy jeszcze. No i później jak... to w ogóle śmieszna historia, bo żona senatora ma takie hobby, lubi urządzać, jak budowali dom, mieszkania i tak dalej, to ona je urządzała, wstawiała tam różne rzeczy, kupowała meble i tak wszystko. No i ona za to mieszkanie właśnie, które zostało wynajęte Pięknej i Bestii, dostała jakąś nagrodę któregoś tam z tych pism takich mieszkaniowych, czy werandy, czy jakiejś innej. I później na Instagramie Piękna publikowała zdjęcia tego mieszkania, że to właściwie nie mieszkanie, tylko dom, że go kupiła, że sama urządza i tam ci followersi się strasznie zachwycali, że takie piękne. No ale oni już mieli to we krwi. Wcześniej też mówili, że kupili dom pod Warszawą za jakieś grube miliony. Dom wynajął dla nich producent programu Reality Show, który tam kręcił w nim, więc taka trochę... Nie wiadomo, co jest prawdą, co jest fałszem i tak do dzisiaj jest u nich. A to takie pompowanie chyba wśród celebrytów to jest coś normalnego, nie? Takie zgrywanie się trochę na ważniejszą osobę niż się de facto jest, nie? Tak, a potem te wyjazdy do Turcji i wymiana całej szuflady za 2000, bo jest obniżka i promocja, nie? No. To właśnie cała ta hipokryzja, ta książka bardzo ładnie i bardzo obrazowo pokazuje to, jacy oni naprawdę wszyscy są. Ostatnio się spotkałem z takim nowym określeniem, bo u nas w Polsce to się od czasu pierwszej książki mówi na te dziewczyny Dubajki. A wiesz, jak one same o sobie mówią?
Nie. A zgadniesz? Fajne. Krótsze. Może nie krótsze, ale wymowniejsze. Układówki. O. Biznes cały czas trwa, podejrzewam, tak? No, oczywiście, a było kilka wyroków wskazujących, kilka sutenerek dostało, jakieś takie no, symboliczne śmiesznych. Te wyroki. Śmiesznych. Jeden proces się wciąż toczy przed warszawskim sądem na Śródmieściu. Cały czas udaje się uniknąć odpowiedzialności pani Ewie L., żonie znanego gitarzysty, który najpierw był jej klientem, a potem i jej dziewczyn, bo to sutenerka. A potem się pobrali i ten proces trwa od 2013 roku, zobacz, 10 lat. Jeszcze chwila i się przedawni. I z pewnością o to oni grają. Sąd wyznacza kolejne posiedzenia, one spalają później z wokandy, bo albo ktoś nie przyszedł, albo za nie mógł i tak dalej. Ale te historie wciąż są. Te dziewczyny, które były w pierwszej części, dzisiaj już są dobrze prosperującymi sutenerkami. Dwie w Dubaju na stałe mieszkają. Przyjeżdżają do Polski od czasu do czasu, no bo jedna jest teraz oficjalnie projektantką. A druga to tak przyjeżdża, bo znalazła chłopaka teraz w Polsce i do niego wpada od czasu do czasu, a tam prowadzi. Nie dziwi cię to, bo to jakby, zwłaszcza, że ta pierwsza twoja książka, no bardzo szerokim echem się rozeszła, bo 400 tysięcy egzemplarzy to jest absolutny jakiś w ogóle top sprzedażowy. Marzenie pewnie każdego autora. Natomiast no były wyroki, było śledztwo prokuratorskie i co? Ale Marek, to całe pierwsze śledztwo było tak schrzanione, że to jest efekt tego pierwszego śledztwa. A jakie błędy popełniła? Ja w tej drugiej książce poszedłem tropami niezbadanymi przez prokuraturę. Rozdział numer dwa chyba, jeśli dobrze pamiętam. To pojawia się Marzena G., która jest sutenerką wówczas i... I teraz. Z zeznań wynika jakby wprost, że ona też handlowała tak jak Emi. Handlowała, są jej numery telefonów. No przecież prokurator tak na pstryk wie, gdzie oni mieszka. Ja znalazłem wywiad z nią i z jej siostrą. Oprócz tego, że ściągnąłem Playboya z 2003 roku, w której ona się pojawiła na okładce. Nie doszły gwiazdy, aktorki, bo jedna chciała być aktorką, druga chciała prowadzić biznes, Marzena chciała prowadzić biznes. Wystąpiły w filmie. Na okładce w Playboyu. W Chrzanowie się nimi zachwycano. Czy takie gwiazdy. Wyprowadziła się Marzena z Polski do Wielkiej Brytanii i nie wiem, czy pani prokurator nie chciało się napisać pisma do swoich kolegów w Wielkiej Brytanii. Przecież jedna z wielkich tam polskich społeczności jest, znają Polaków na wylot. W ogóle odpuściła Marzenie, bo miała kilkanaście dziewczyn, które opowiadały o tym, gdzie te zeznania są i w tej książce, gdzie je wywoziły, za ile, do kogo. Zaczynała też od prostytucji. To jest klasyka w tym zawodzie. W pewnym momencie wypięła się swojej sutenerce, zabrała jej wszystkich klientów i otworzyła swój biznes. Potem się zresztą pobiły na lotnisku. De facto, jakby tak rozumiem kontekst tej opowieści, to te wyroki i to śledztwo pierwsze było jej na rękę, bo tak naprawdę dzięki temu ona przejęła rynek, nie? Ona pozabierała, tak, ona zabrała księcia Santo, ona zabrała Mulaya Rashida w poprzedniej sutenerce i jeszcze wielu innych, bo tak jak i u tych dziewczyn, to funkcjonuje tak, że dzisiaj jesteś tym, bierzesz koleżanki, potem bierzesz jeszcze za to pieniądze. Wśród tych światowych nazwisk, tych światowych liderów, dyktatorów, książąt, oni się wszyscy bardzo dobrze znają. I to oni sobie przekazują, nie te dziewczyny już, tylko te sutenerki. Ty weź to, bo ta teraz to ma dobry towar, nie? Jak wpadła Emi, no to odcięli się od niej wszyscy. I żaden klient nie chciał brać już dziewczyn, nawet które były od Emi kiedyś. No więc ona oczywiście znalazła piękny czas i się w niego świetnie wpasowała. To jest jedna rzecz. Już abstrahuję od tych wyroków, bo 1000 złotych dla Danuty D. grzywny za to, że już tylko mówmy o jednej sprawie, bo już nie chcę mówić, ile ona tam dziewczyn załatwiła im roboty i tak dalej, ale za to, że wywiozła na Majorkę dwie nieletnie dziewczyny, żeby
obsługiwały facetów w klubie GoGo, a powiedziała im, że będą pracowały w normalnym klubie, a po godzinach będą sobie zwiedzały wyspę, no 1000 złotych grzywny. No przecież to już nawet nie, no w kategorii żart nie można rozmawiać. I to jedna rzecz. Druga rzecz to odpuszczanie. No jedna dziewczyna, z którą pani prokurator rozmawiała, nic jej właściwie to nie powiedziała. Również zajmowała się sutenerstwem. Po 2 latach została skazana w Warszawie przez sąd za wywożenie do bogatych biznesmenów nieletnich dziewczyn. Tym kończy się takie pobłażanie. Następne dziewczyny, które również były półsutenerkami, jak ja to nazywam, też z niewyjaśnionych przyczyn prokurator nie postanowiła nie stawiać im zarzutów. Ja nie wiem, bo ja próbowałem rozmawiać przed pierwszą książką z panią prokurator. Ona była bardzo, ja nie wiem, czy to chodzi o to, że ona była bardzo zajęta, bo ona oprócz tego, że prowadziła to śledztwo, to jeszcze była rzecznikiem prokuratury apelacyjnej. Tą sprawę prowadziło się w Warszawie, no ona w ogóle nie miała czasu, wiesz jak to jest, no wiesz, jakby nie mówię tego sarkastycznie, bo ja wiem ile ma roboty rzecznik prasowy prokuratury jeszcze apelacyjnej, tak? Z nami, użerać się z nami często, bo my chcemy już szybko i tak dalej, więc, ale przecież jest kilka sposobów. Część można wyłączyć do odrębnego śledztwa, oddać koledze prokuratorowi, tak? Ale tutaj się nikomu. Prokuratura zawiesiła się na jednym znanym nazwisku. Joanny B. I dlatego tak parła, żeby tą sprawę zrobić. Śledztwo trwało 5 lat. Tak? Od 2008 albo 7, nawet już nie pamiętam, do 13. Teraz kolejne 10 lat w sądzie. 15 lat. I końca nie widać. A wyroki te, które zapadły, już te dziewczyny same w czasie procesu dobrowolnie poddawały się karze, bo już chyba nie chciało im się na to przychodzić. A czy to może nie jest tak, że po prostu jakby, no wszyscy wiemy, no, że prostytucja jest i ona jest no, wszędzie, dotyczy każdej pewnie grupy społecznej, mam na myśli korzystanie z prostytucji, że to jest temat tak niewygodny, że lepiej go nie ruszać, bo nigdy nie wiadomo, przy której dziewczynie się co tam, wiesz, co śmierdzącego pokaże, wyleje. W porządku, zalegalizujmy. No to jest tak samo jak w tej historii. Prokurator miała na widelcu księcia Mulaya Rashida z Maroko. Nic. To tak pokrótce tylko wspomnę. Tak, ksiądz Rashid, który tak, też przyjmował masę dziewczyn z Polski i płacił prawdopodobnie swoimi służbowymi, tak? Tak to możemy nazwać. W ciągu 11 lat. Państwowymi amerykańskimi pieniędzmi. Tak. Ty wyliczyłeś tam około 4 miliony dolarów, to mogą być łącznie. 4,5 miliona w 11 lat, ale do dziś zaprasza. Na początku tylko było Maroko i tylko była Francja, bo tam studiował książę. A potem Nowy Jork, Tajlandia. I wiesz co fajne? I Dubaj. I wiesz co fajne, bo jak czytam te scenogramy, te rozmowy między dziewczynami, to widać też jak one doskonale wiedzą, kto przyjedzie, kto od której sutenerki, czy od której dziewczyny, czy jest ten piękny Isham na przykład. To był taki współpracownik księcia Mulaya Rashida, który właśnie, jako było ich dwóch, jako jedyny mógł z tych dziewczyn korzystać również. I podobał im się, bo często o tym mówiły, później go właśnie za to wyrzucił książę z pałacu. I te moje kwoty to są tak niedoszacowane, że to się w głowie nie mieści. W głowie. Się nie mieści. To 4,5 miliona dolarów i tak robi wrażenie w ciągu 11 lat. One latały tam, bo jeszcze to były czasy, kiedy nie było bezpośrednich połączeń z Warszawy do Maroko, tylko leciały z Warszawy do Paryża. Na lotnisko de Gaulle'a. Z lotniska de Gaulle'a odbierała ich limuzyna z ambasady marokańskiej. Wiozła je do ambasady. Tylnym wejściem wjeżdżały do ambasady, wchodziły do gabinetu, do budynku, do gabinetu ambasadora i pan ambasador każdej osobiście wstemplowywał wizę do paszportu. Czasami się zdarzało tak, że ten samolot, bo później musiały pojechać z ambasady na lotnisko Orly, skąd odlatywał samolot marokańskich linii lotniczych, czyli królewskich, czyli właściwie króla samolotu. No tak. I często zdarzało się tak, że one były spóźnione i ten samolot ze wszystkimi pasażerami czekał na te piękne polskie modelki. Być może rację miał, jednak się okazuje, Freud, że wszystko się sprowadza do seksu.
dużo, no i jakby ten wynik pierwszej części też pokazuje, że ludzie lubią o tym czytać i lubią wiedzieć, tak mi się wydaje. Dobrze, to ja mam taką teraz jeszcze informację, może na koniec. Tutaj mamy 3 egzemplarze, Piotrek przyniósł ze sobą. To są egzemplarze, które nasi patroni dostaną. Patroni wiedzą, jak je zdobyć. No i co? No ja liczę na to, że nie dostanę pisma z rzeczonej już kancelarii prawnej o to, że mam zablokować na przykład to nagranie na kanale YouTube. Zobacz, czas pokaże. Pokażę, ale tylko nie możemy teraz publikować, że ta rozmowa będzie, bo jak opublikujemy, to na pewno dostaniesz. Jak opublikujemy, dostanę. Na pewno. No to czekam. Dziękuję, Piotku. Gratuluję książki. Dziękuję. Polecam. Bardzo. Bardzo dobrze się bawiłem, choć to nie jest śmieszna zabawa, ale no, bawiłem się dobrze, bo to pokazuje, w jakim żyjemy świecie po prostu, no, w którym seks rządzi. Pieniądze. I to wszystko się ze sobą napędza. Piotrek Krysiak, Dziewczyny z Dubaju 2. Polecam. Dziękuję bardzo Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.